Witam w informacjach. LGD podsumowało swoją działalność. Zostały również wybudowane dwa place zabaw w Porębie Wielkiej i Niedźwiedziu. Ferie na półmetku. Szczególnie chodzi o te najmłodsze dzieci, żeby ktoś sprawował nad nimi opiekę, albo też, żeby o tym, że one są w domu, wiedziała rodzina. Wolą pracować zamiast odpoczywać. Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska podsumowało swoją działalność. Na przestrzeni lat 2007-2013 zrealizowało kilkadziesiąt projektów za niecałe 3,5 miliona złotych. Pomysły, inicjatywy i potrzeby Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska przygotowało dla mieszkańców gminy Niedźwiedzia i Mszany Dolnej ankietę, w której zapytuje, co należałoby zrobić w pierwszej kolejności, aby dzięki unijnym funduszom ich mała ojczyzna się zmieniała i była bardziej atrakcyjna przede wszystkim dla turystów. Ankieta będzie pomocna w opracowaniu dokumentu dotyczącego lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020 dla obszarów, w którym działa stowarzyszenie. Taka ankieta została również rozesłana do szkół z terenu gminy Mszana Dolna na razie i gminy Niedźwiedź, ponieważ są ferie, więc po feriach myślimy, że też będzie dystrybuowana poprzez szkoły tutaj w mieście. Chcemy też skierować swoje zapytania do przedsiębiorców, no i oczywiście naszych beneficjentów, którzy korzystali do tej pory z tych środków. A Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska już podsumowało okres swojej działalności. W ciągu mijającej perspektywy finansowej za blisko 3,5 miliona złotych udało się zrealizować kilkadziesiąt projektów. Były to również zespoły czy stowarzyszenia, które zajmują się krzewieniem kultury. Również były to wnioski składane przez gminy na albumy promocyjne, na przykład bardzo ładny album Cztery pory roku gminy Mszana Dolna, bądź kapliczki gminy Niedźwiedź, bądź też wniosek Związku Podhalan na wydanie albumu z okazji dziesięciolecia Związku Podhalan. Te najważniejsze zmieniały nie do poznania otaczającą rzeczywistość zarówno w gminie Niedźwiedź, jak i w miejscowościach gminy Mszana Dolna. Zostały również wybudowane dwa place zabaw w Porębie Wielkiej i Niedźwiedziu przy przedszkolach. Został zrewitalizowany rynek w Niedźwiedziu. Zostały wybudowane chodniki, miejsca postojowe. Zostało również wybudowane zaplecze sportowe dla klubu sportowego Witów w Mszanie Górnej. Z projektów skorzystały lokalne stowarzyszenia i strażacy, tak jak chociażby tutaj w Olszówce, gdzie w nowoczesny sprzęt została wyposażona kuchnia. Korzystają z niej wszyscy mieszkańcy. Jest bardzo funkcjonalna, bo po prostu drugi czy trzeci rok, bodajże odkąd my to zrobili, to wszystkie uroczystości, imprezy są na tym nowym sprzęcie, nowych patelniach, nowych kuchniach. Inaczej to działa, funkcjonuje, mieszkańcy się cieszą z tego, no bo to jest i ładne, i ekonomiczniejsze, więcej można w tym upiec, czy w tej kuchence, tej parowej, jak się to, tym piecu konwekcyjno-parowym właśnie, to jest funkcjonalne i kuchnia węglowa, na wszystko to jest to dobre. Lokalna grupa działania mogłaby się teraz wzmocnić o samorząd miasta Mszana Dolna. Pierwsze rozmowy w tym kierunku już zostały poczynione. Jednak nie wiadomo, czy Piękna Ziemia Gorczańska przetrwa. Jej los tak naprawdę jest teraz w rękach radnych gminy Mszana Dolna. Jednym z punktów obrad piątkowej sesji jest wystąpienie gminy Mszana Dolna ze stowarzyszenia, co w konsekwencji oznaczałoby tak naprawdę jego likwidację. Józef Budacz, TV28. W województwie małopolskim trwają ferie zimowe. Policja apeluje o zachowanie bezpieczeństwa, a my sprawdziliśmy, co uczniowie mogą robić w wolnym czasie. Rozpoczęły się ferie. W jaki sposób powinni dorośli zadbać o to, aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom? Jeżeli chodzi o zorganizowane wypoczynki, no to tutaj nie ma problemu, myślę, bo są opiekunowie, którzy dniem i nocą czuwają nad bezpieczeństwem najmłodszych. Natomiast ci, którzy spędzają czas w domu, rodzice bardzo często pracują, to jednak powinni mieć przynajmniej ci najmłodsi zapewnioną jakąś opiekę osób dorosłych, albo też sąsiedzi, znajomi czy rodzina powinni wiedzieć, że w domu od godzin rannych, powiedzmy do popołudniowych, jest kilka młodych osób, które mogą w ten czy w inny sposób same sobie zagrozić przez to, że będą się zachowywać niewłaściwie, mogą próbować szukać kontaktów z ludźmi, których nie znają, a takich niestety sytuacji też mamy trochę. Dlatego dobrze jest, jeżeli szczególnie chodzi o te najmłodsze dzieci, żeby ktoś sprawował nad nimi opiekę, albo też, żeby o tym, że one są w domu, wiedziała rodzina, czy też sąsiedzi, albo osoby jakieś bliskie.
Biblioteki, domy kultury oraz inne instytucje przygotowały dla wypoczywających uczniów specjalne oferty. Biblioteki kuszą. Zaczęliśmy dzisiaj ferie, akcję ferie w bibliotece od warsztatów z ceramiki dla dzieci najmłodszych, czyli dla dzieci w wieku od 5 do 8 lat. I te warsztaty dzisiejsze będą powtórzone w kolejny wtorek w przyszłym tygodniu. Ponadto biblioteka będzie również prowadziła warsztaty pod nazwą Magia Rąk. Są to warsztaty z polskiego języka migowego dla wszystkich grup wiekowych, czyli dla dzieci najmłodszych policjalistów. Chcieliśmy bardzo, bardzo serdecznie zaprosić dzieci w piątek 27 na spektakl teatralny Teatru Profilaktyki i Edukacji z Krakowa Maska. Jeden spektakl odbędzie się o godzinie 14 i w nim będą brały udział i obejrzą go dzieci, które uczestniczą przez cały tydzień w naszych zajęciach. Natomiast z terenu miasta i gminy Mszana Dolna. Limanowski Dom Kultury zaproponował najmłodszym nie tylko bajkowe niedziele, ale też liczne zajęcia warsztatowe. Mamy zajęcia plastyczne dla dzieci, dla młodzieży, metaloplastykę i rzeźbę w gipsie, ale mamy też zupełnie nowe warsztaty, warsztaty beatboxu, czyli takiej nowej, można powiedzieć, techniki mówienia, śpiewania. Mamy warsztaty wokalne dla troszkę starszej, można powiedzieć, młodzieży, bo od 12 roku życia. Mamy dziecięcą grupę folklorystyczną, dzieci, które, ona jest grupą regularną, ale ekstra mamy zajęcia w ferie i zapraszamy wszystkie dzieci, które chcą zobaczyć, czy taniec regionalny to jest to, czego, co chcą robić w wolnym czasie. Na atrakcje mogą liczyć dzieci z Mszany Dolnej. Są warsztaty taneczne, będą warsztaty z ceramiki, będą warsztaty gospel dwudniowe i chcemy zrobić taką ligę steel darta, czyli rzucanie rzutkami, lotkami do tablicy, to dla oczywiście dla dzieciaków. Do udziału w różnorodnych zajęciach zachęcają też niektóre gminne ośrodki kultury. Ten w Dobrej przygotował warsztaty filmowe. Dzieci z gmin Kamienica i Limanowa będą miały okazję wziąć udział w warsztatach artystycznych i kulinarnych. W gminie Jodłownik odbędzie się biblioferiada. Ci, którzy wolą spędzać czas aktywnie, mogą pojeździć na nartach, skorzystać m.in. z propozycji limanowskiej pływalni oraz wystartować w zawodach sportowych organizowanych w gminie Słopnice. Monika Antosz-Grodzicka, TV28. Burmistrzowie i wójtowie zamiast wykorzystywać dni wolne wybierają ekwiwalent pieniężny. Średnio wyniósł on od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Gazeta Krakowska sprawdziła, ile na zaległym urlopie zarobili wójtowie i burmistrzowie naszego powiatu. Okazuje się, że są to niemałe kwoty, bo samorządowcy zamiast odpoczywać, wolą pracować. Na pierwszym miejscu tego zestawienia jest Paweł Stawarz, wójt gminy Jodłownik. Za 85 dni zaległego urlopu otrzyma 44 688 zł. Z wolnego nie chciał skorzystać Władysław Bieda. Burmistrz Limanowej za 69 dni wolnego dostanie prawie 37 tysięcy złotych. Podium uzupełnił włodarz gminy Limanowa. Do portfela Władysława Pazdana trafi blisko 30 tysięcy złotych. Czwarty na liście jest Bolesław Żaba. Wójt Mszany Dolnej nie wie, za ile dni niewykorzystanego urlopu otrzyma prawie 30 tysięcy złotych. Tą ciekawą listę uzupełniają Stanisława Niebylska, Adam Sołtys, Benedykt Węgrzyn, Tadeusz Filipiak, Władysław Sadowski. Na końcu tego zestawienia przygotowanego przez Krakowską znajduje się Janusz Potaczek, który prawie w całości korzysta z przysługującego mu urlopu. Za 11 dni, które jednak nie wykorzystał, otrzyma 5257 zł. Józef Budacz, TV28. Proszę powiedzieć, co do tej drogi z Rabki tutaj do Olszówki, z Olszówki do Stawy, czy mieszkańcy są w jakiś sposób już usatysfakcjonowani wyczerpującymi odpowiedziami w tej sprawie? Oczywiście, że tak. Mieszkańcy byli wprowadzeni w błąd, że droga będzie przebiegała między osiedlami. Dopiero na spotkaniu 19 stycznia wraz z projektantami, burmistrzami, wójtami i mieszkańcami uzgodniliśmy, że droga będzie przebiegać przez drogi gminne, jeśli dotyczy Rabki, natomiast w Olszówce przez drogę powiatową i nowy odcinek przez Jasionów, więc tu absolutnie nie pójdzie między osiedlami, tak jak byli informowani mieszkańcy Olszówki.
30 młodych adeptów tenisa stołowego uczestniczy w obozie sportowym, który odbywa się w Zespole Szkół Samorządowych nr 4 w Limanowej. Mamy taki obóz krótki, więc on trwa 6 dni i trenujemy w taki sposób, że mamy co najmniej 6 godzin, poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, a w środę mamy jeszcze wycieczkę do Bochni. Zdaniem trenera udział w takim obozie pozwoli każdemu uczestnikowi udoskonalić technikę gry i poznać wiele rozwiązań taktycznych, które później można wykorzystać podczas zawodów. Uczymy jednym słowem różnych umiejętności takich psychologicznych, między innymi społecznych, komunikacji. Tworzymy też taką kulturę, która jest oparta na dążeniu do mistrzostwa, na stałym doskonaleniu, ale też i na samorozwoju. Młodzi pasjonaci ćwiczą codziennie pod czujnym okiem doświadczonych szkoleniowców. Każdy trening rozpoczyna się teoretycznym wstępem. Potem kilka ćwiczeń, imitacja ruchów przy stole i można przystąpić do intensywnej gry. Nauczamy sportu, czyli staramy się według najlepszych światowych wzorów szkolić technicznie, taktycznie, motorycznie, ale też i rozwijamy osobowość. Obozy tenisistów stołowych w Limanowej stały się już tradycją. Od kilku lat zawsze w okresie ferii zjeżdżają tam młodzi zawodnicy z całej Polski, aby podnosić swoje umiejętności. Pozwalają na to bardzo dobre warunki i wyposażenie sportowe Zespołu Szkół Samorządowych nr 4. Baza ta jest ciągle rozbudowywana dzięki wsparciu burmistrza Limanowej. Jest mi niezmiernie miło, że ta współpraca układa się bardzo dobrze i mam nadzieję, że będzie też, że tak powiem, w przyszłości mieć pozytywny efekt, oddźwięk. Monika Antosz-Grodzicka, TV28. Jednym z takich ważniejszych programów pana tej kampanii przedwyborczej była woda i wszystko, co z nią związane. Jak ta sprawa na dzisiaj wygląda? No, sprawa wody nadana jest bieg, mianowicie złożony jest wniosek o dotację na budowę jednego z etapów nad rzeką Rabą stacji uzdatniania wody. Jest to poważny koszt, ponad 9 milionów złotych. Miasto nie ma szans, aby samo zrealizowało tą inwestycję. Aktualne przepisy są takie, że 80% można pozyskać środków, no ale ta różnica i tak jest zbyt duża na dofinansowanie. Stąd szukam różnych środków, aby pokryć czy uzasadnić, że niedobór wody w mieście nie jest z przyczyn niezależnych od miasta. No, pierwsza sprawa to osuwisko. Druga sprawa to zmiany klimatyczne. Chcę tutaj powiedzieć o takiej rzeczy, która już 10 lat temu była zaobserwowana na terenie miasta, że na skutek wykonania zbiorników wodnych na południu Gorców, zbiornika w Czorsztynie, na północy zbiornika w Dobczycach, no niedaleko mamy na wschodzie Rożnów, w tej chwili zalewany jest zbiornik wodny w Świnnej Porębie. W obrębie Mszany stworzył się taki mikroklimat, że ilość opadów według opinii Państwowego Instytutu Meteorologicznego jest dziesięciokrotnie niższa od sąsiednich miejscowości jak miasto Rabka czy miasto Myślenice. Zleciłem opracowanie szczegółowej analizy do Państwowego Instytutu Meteorologicznego, aby miał dokument uzasadniający staranie się o większe dofinansowanie z budżetu państwa, bo to przecież nie miasto wykonywało te zbiorniki wodne, a które tak negatywnie oddziaływują na wielkość opadów dla miasta. Na tym kończymy informacje. Za uwagę dziękuję. Monika Antosz-Grodzicka. Do zobaczenia.